Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam i zapraszam do kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudetę. Jak widzicie Państwo, dzisiejsza sceneria jest zupełnie inna. Spotykamy się, myślę, że dla wszystkich Państwa znanym miejscu, w Świdnickim Teatrze, należącym do Świdnickiego Ośrodka Kultury. Dziś porozmawiamy sobie, co nas czeka w najbliższych dniach, miesiącach, a nawet porozmawiamy, jak będziemy bawić się pod koniec tego roku. Przyszedł czas, żeby porozmawiać o kalendarzu kulturalnym, ale imprez, które będą działy się w Świdnicy. Miesiąc marzec to właśnie taki czas, kiedy zamykane są prace, choć na pewno w ciągu roku również trwają cały czas bieżące robocze spotkania nad tym, aby jak najwięcej imprez sprowadzić do Świdnicy. Co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, jak już Państwu wiadomo, bo zapowiadałam kilkakrotnie, monodram w wykonaniu Krystyny Jandy, Shirley Valentine. 19 kwietnia o godzinie 19 w sali teatralnej. Będą eliminacje do Truskawki 28 marca. I tutaj gwiazdą, gościem specjalnym będzie zespół Lipali. Dzisiaj odbyła się 70 lat temu. O ile pamiętam, był to spektakl Śluby Panieńskie w reżyserii pana świętej pamięci Franciszka Jarzyny. I chcielibyśmy tutaj też uświetnić to święto teatru, to wielkie wydarzenie. Planujemy w drugi weekend września. Niestety nie mogę powiedzieć, zdradzić jeszcze, jaki teatr wystąpi tutaj na deskach, ponieważ musimy jeszcze dokonać takiej wizji lokalnej, żeby to przedstawienie zmieściło się w sali teatralnej. Mamy na 99,9% przekazaną informację, że na pewno się zmieszczą z tą scenografią, a to będzie naprawdę plejada gwiazd, która wystąpi tutaj podczas tego wielkiego święta. Będzie biesiada na temat kondycji teatru polskiego. Będzie spektakl czytany, do którego scenariusz napisała pani Mariola Mackiewicz. Będzie przegląd piosenki literackiej. Będzie bardzo wiele ciekawych wydarzeń, na które już dzisiaj zapraszam. I proszę, zbierajcie Państwo pieniążki, bo wydarzenie nie będą drogie bilety. Staramy się robić wszystko, żeby te bilety były jak najtańsze. No ale zawsze tam trzeba będzie wysupłać parę groszy. Miasto zadecydowało, że od tego roku nie będzie już festiwalu reżyserii filmowej, ale wiemy, że jest pomysł, aby w jakiś sposób publiczność naszą udobruchać i pokazać im film w zupełnie innym obliczu. Ja tylko chciałam wspomnieć, że Świdnica nie jest osierocona, jeśli chodzi o film, ponieważ jak już Państwo wiecie, od wielu lat, w tym roku jest 8. edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych. Jest to festiwal, który się bardzo pięknie rozwinął. Wspomnę tylko, że u Roberta Redforda nasi laureaci zdobywają główne nagrody. Ale to jest dokument. Bardzo trudna forma, ale ciekawa. Prowadzimy rozmowy z Wrocławiem o też dużym wydarzeniu filmowym. Mam nadzieję, że Państwu przypadnie do gustu, ale to będzie jesienią. W przyszłym tygodniu jadę do Wrocławia i będę rozmawiała o szczegółach i będziemy dopinać cały materiał, jeśli chodzi o film. Na pewno Świdnica będzie miała ciekawą imprezę filmową. Już mogę zapewnić Państwa. Fotografia to również mocna strona Świdnickiego Ośrodka. Na pewno dni fotografii możemy zdradzić kilka tajemnic, kilka osób, które będą uczestniczyć w tegorocznej edycji. W tym roku połączyłam dwie imprezy duże, ponieważ chciałam, żeby to było święto obrazu. Najpierw była fotografia, później był film. I dlatego podczas dwóch imprez, czyli w Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych, odbędą się również dni fotografii. Z tego co wiem, co mogę
zdradzić, mam nadzieję, że mnie nikt nie zatłucze, przynajmniej pomysłodawca, odbędzie się zestaw w dwóch działach, fotografia reportażowa i fotografia poszukująca. Będą również wystawy. W tym roku Okiem Młodych, tak jak już wcześniej Państwu zapowiadałam, będziemy współpracować z Czechami, żeby to było Polska widziana oczami Czechów. W przyszłym roku Słowaków, a za 2 lata Węgrów. Zobaczymy, jak nas widzą. Czy koniec roku również przyniesie jakieś niespodzianki, jeśli chodzi o imprezy kulturalne? No tak. W tamtym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy na rynku Sylwester. I oczywiście w tym roku również się przymierzamy, ponieważ mamy od mieszkańców informację, że ta impreza się przyjęła i chcieliby się pobawić w rynku. Jedni chcą, tutaj jest problem, bo jedni chcą przy muzyce disco polo, inni chcą przy latynoamerykańskich rytmach, tak więc będziemy musieli tutaj jakiś złoty środek znaleźć. No nie wspomnę o jarmarku bożonarodzeniowym i wielu innych wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem, tak więc będzie się działo. Tegoroczny budżet, jeśli chodzi o kulturę dla miasta Świdnicy, jest większy, powiększony właśnie o pieniądze, które wydawane były na festiwal reżyserii. Czy ta oferta, czy przeciętny Świdniczanin odczuje to, że tych imprez jest więcej, są lepsze, są takie, które trafiają do większej publiczności, czy odczujemy to, że tych pieniędzy jest więcej? Ja chciałabym tylko podkreślić, że Świdnicki Ośrodek Kultury jest jedyną instytucją, która musi, znaczy nie jedyną, jest instytucją, która musi pogodzić w Świdnicy gusta wszystkich mieszkańców i zainteresowania, czyli i dzieci, i młodzieży, i dorosłych, i seniorów. Jest to bardzo trudne zadanie. Staramy się, aby ciekawe imprezy odbywały się. Przemiennie, nieraz nie uda nam się zaspokoić w jednym miesiącu wszystkich, ale będziemy robić wszystko, żebyście Państwo przychodzili do nas, żeby te bilety były dostępne, no i żeby nie tylko dbać o ruch amatorski, ale również zapraszać gwiazdy dużego formatu. Myślę tutaj o Polsce, czy to teatr, czy muzyka. Nasze zaproszenie przyjął zespół, właściwie pukał do nas zespół Raz, Dwa, Trzy, który powiedział, że nie wyobraża sobie swoich urodzin, bo w tym roku mają 25 urodziny, żeby nie odbył się koncert w Świdnicy. I taki koncert już między innymi planujemy 3 maja. Będą noce jazzowe. Mamy 2 zespoły z bardzo dużym stażem. Myślę tutaj o zespole tańca narodowego i estradowego Krąg i zespole pieśni i tańca Jubilatu, które mają 40 urodziny. Planujemy wiele koncertów i dla młodzieży, i dla dorosłych, i dla seniorów. I dobija się do nas kapela Czerniakowska. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się, choć to jest bardzo trudne, ale przede wszystkim słuchamy naszych mieszkańców, to czego od nas oczekują, bo my służymy im. Proszę nam teraz zdradzić tak osobiście, czy zadowolona jest Pani właśnie z tego kalendarza, bo to taka indywidualna praca właśnie, myślę, że Pani osoby w tym czasie, kiedy nie ma dyrektora, nowa Pani dyrektor przychodzi od 1 kwietnia, ciężka praca całego zespołu, która pokazuje, że karawana idzie do przodu, mimo że nawet nie ma tego wodza, to trzeba ciężko pracować. Czy jest Pani zadowolona z tej pracy, z tego, co będziemy przez cały rok oglądać, jak będziemy się bawić, jak będziemy postrzegać Świdnicki Ośrodek Kultury? Ja nigdy nie jestem zadowolona do końca. Może tak, zawsze uważam, że powinniśmy jeszcze więcej i jeszcze więcej. Staramy się naprawdę tutaj Państwu przygotowywać nasze propozycje kulturalne. Państwo widzicie zawsze efekt końcowy, ale żeby doszło do imprezy, to jest czas przygotowania, impreza i rozliczenie imprezy. Nowa Pani dyrektor przyjdzie, zobaczymy, jakie będzie miała pomysły. Mam nadzieję, że zauważy naszą pracę i jeżeli będzie miała jakieś ciekawe propozycje dla nas, będziemy bardzo zadowoleni, bo my jesteśmy
po to, żeby pracować i żeby jak najwięcej pokazywać Świdniczanom, żebyśmy nie odstawali, żebyśmy nie mieli, broń Boże, kompleksu Wrocławia. Ja myślę, że powinna na ustach wielu Świdniczan pojawia się uśmiech i myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Ten niedosyt na pewno, to tak zawsze jak w każdej pracy jest, ale to też dobry objaw, bo zawsze musimy chcieć więcej. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kalendarz kulturalny już za tydzień.